Witam, zaprezentuję Wam mój jeden z ulubionych przyponów, na jaki łowię. Przeważnie stosuję ten przypon do łowienia z rzutu, ale również bardzo dobrze sprawdza się podczas łowienia z wywózki. Główną zaletą tego przyponu jest to, że prawie w ogóle on się nie plącze. Jest to przypon wykonany z fluorokarbonu, dosyć sztywny materiał, co właśnie zapobiega splątywaniem tego przyponu. Jak podczas rzutu, tak samo podczas, gdy to leży na dnie, mamy jakieś drobnice, po prostu ten przypon w żaden sposób nam się nie splącze. Do wykonania tego przyponu stosuję fluorokarbon. Haczyk, jaki stosuję, jest to White Gape Longshank numer 5. Bardzo dobrze się sprawdza akurat ten haczyk do tego przyponu. Pewne zacięcia ryb. Nawiązując do mojego ostatniego filmu Carp Fight 7, właśnie na ten przypon udało mi się złowić piękną rybę, karpia 27 kg. Dlatego mówię, super przypon do łowienia z rzutu, ale też go polecam do łowienia z wywózki, jak chcemy mieć pewność, żeby ten przypon nam się tam nie splątał. Jak go wykonać? A bardzo szybko i bardzo łatwy sposób. To do uwiązania tego przyponu stosuję fluorokarbon. Tutaj akurat 30 LB o przykroju 0,50 mm. Haczyk White Gape Longshank numer 5. Bardzo mi się podoba z tego względu, że ma właśnie długi czonek. A co tutaj mi pozwala zrobić sporo tych węzełków. Lubię to zrobić do tego momentu, żeby właśnie krętlik był tutaj na równo z grotem haczyka. Robię sobie taką większą pętelkę i nawijam tam około 15 razy co najmniej. Tak plus minus mam około 15-20 razy. Tutaj widzicie, zostaje mi taki mała końcówka tego fluorokarbonu. Zaciągam, dociągam później z powrotem do góry. Odmierzam sobie mniej więcej tam 30 parę centymetrów, 40 odcinek fluorokarbonu. I teraz tutaj stosuję mikrokrętliki, do których mocuję kulki czy tam pop-upa. Przekładam później przez oczko haczyka. Przypalam zapalniczką. Następnie drugą część fluorokarbonu przykładam od strony zewnętrznej do wewnętrznej, żeby się nam zrobił taki fajny kąt zacięcia. Zakładamy na koniec gumkę, która nam zabezpieczy przypon i będzie łącznikiem do krętlika. Odmierzam sobie teraz mniej więcej tam 25 cm odległość. Robię szybki węzełek. Podwójna ósemka. O. Mamy. Przesuwam gumkę do góry. Zostawiam kawałek tylko taki, żeby tam właśnie można było zapiąć przypon do krętlika. Przypon mamy gotowy. Tak jak widzicie, bardzo szybko i w łatwy sposób idzie go zrobić. Zamocuję kulkę. Tutaj akurat mam wafters. Waftersik fajnie sprawdza się do tego przyponu.
Będzie nam to tak fajnie balansować nad dnem. Do zamocowania w Aftersa stosuję Bite Floss, bardzo super materiał. Odcinam nieduży kawałek. Następnie odcinam tą większą ilość Bite Flossa. Przypalamy zapalniczką. Przypon mamy gotowy. Jak widzicie, od razu jest super kąt. I przypon gotowy. Bardzo szybko można go zrobić i polecam. Na pewno złowicie niejedną fajną rybę. Pozdrawiam.